Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panowie ministrowie, słuchając dzisiaj już chyba parę godzin temu wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat tego, co dotychczas udało się w kwestii Odry ustalić, a odnoszę wrażenie, że ze strony rządu nie ma ani chęci zachowania tak naprawdę transparentności, ani wyjaśnienia tej sprawy i okoliczności, dlaczego mamy do czynienia z tą tragedią na Odrze. Prawda jest taka, że sytuacja jest tak poważna, że obywatele powinni być od początku w sposób transparentny, informowani o tym, co robi rząd, by wyjaśnić tę sprawę, jakie badania są planowane, jakie są przeprowadzane, jakie wyniki badań są odczytywane, czy działa w ogóle, tak naprawdę nie wiemy, czy działa zespół hydrologów, którego zadaniem jest przywrócenie życia w Odrze, jaka jest skala dewastacji, czy rząd dzisiaj w ogóle jest w stanie zapewnić obywateli, że nowe zanieczyszczenia, które zatruwają Odrę, do Odry nie wpadają. Mam wrażenie, że to, co przede wszystkim wam dzisiaj towarzyszy, to dobre samopoczucie. Tymczasem lista pytań bardzo poważnych, a w zasadzie każdego dnia się rozrasta, a nie umniejsza, a liczba odpowiedzi na te pytania wcale też nie przerasta. Kilka takich rzeczy, które jeszcze nie padło. Ja nie będę tych wszystkich pytań powtarzać po moich poprzednikach, bo bardzo wiele bardzo ważnych pytań padło i mam nadzieję, że dostaniemy na nie odpowiedzi. Jeśli nie dziś, to na piśmie. Natomiast takie pytanie bardzo istotne, które chyba nie pojawiło się, czy w ogóle ktokolwiek od początku, od pierwszych komunikatów, ja już nie mówię o marcu, kwietniu, ale od momentu, kiedy ta sytuacja zaczęła mieć tak szerokie i poważne rozmiary, jakie dziś obserwujemy, czy ktokolwiek przejrzał pozwolenia wodnoprawne zwłaszcza tych odcinkach, gdzie mieliśmy do czynienia z początkami skażenia i przeanalizował w ogóle te pozwolenia wodnoprawne pod kątem obecnie warunków hydrologicznych panujących w Odrze, ilości wody, zmian klimatu i tego, czy te substancje, te pozwolenia wodnoprawne, które są wydane, były wydane na przestrzeni wielu lat, są w stanie w ogóle być przyjmowane przez rzekę Odrę i czy są w stanie te substancje rozpuszczać się w obecnej ilości wód. To są jedne z podstawowych zadań, za które powinni przedstawiciele odpowiedzialni za wody w rzekach ze strony rządu i służby im podległe zająć się, jeżeli uważacie, że mogą być naturalne czynniki, które wpływają na ten stan rzeczy, które powinny być już dawno przeanalizowane ze strony rządu, ale także właśnie inwentaryzacja wszelkich wlotów na Odrze. Słyszymy o bardzo dużej ilości wlotów nielegalnych. Jak wy w ogóle chcecie ścigać sprawców, jak wy nie macie inwentaryzacji tego, co jest? Już nie mówię o tym, co można jeszcze poza tymi wlotami do Odry wpuścić. Ten monitoring trzeba zrobić, tę inwentaryzację trzeba przeprowadzić i tę analizę trzeba, tej analizy trzeba dokonać. Straty dla ludności. Też było to jakoś zapytane o odszkodowanie. Ja się chciałam zapytać, nie ma dzisiaj niestety z nami przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ale czy tam ktokolwiek zaczął pracować nad szacowaniem poseł, strat czas, ludności? Czas. Ja bardzo długo, panie przewodniczący, czekałam na to głos. Nic, ale wszyscy mamy równe prawa. Czy w ogóle ktokolwiek w tym ministerstwie zajął się za szacowanie strat ludności, bo to jest niezwykle ważny problem. Niektórzy ludzie stracili dochody, niektóre rodziny jedyny dochód na rodzinę i nie mają tak naprawdę dzisiaj z czego żyć i te odszkodowania są naprawdę bardzo istotne. RCB, wysłaliście z opóźnieniem jednorazowy alert RCB. Ja przebywałam nad Odrą przyjeżdżając z odległych terenów i nie dostałam żadnego powiadomienia. Dlaczego na bieżąco poseł, ludzie, którzy przemieszczają się na terenie kraju, takich alertów nie otrzymują? I kiedy poznamy jakiś pierwszy kompleksowy w ogóle raport o skali zniszczeń, do jakich doszło na Odrze i ewentualnych wpływach tego, co się dzieje na region, subregion, ale także wody Bałtyku? To są takie podstawowe pytania, panie ministrze, bardzo merytoryczne i jeżeli dzisiaj nie potraficie na te pytania odpowiedzieć, proszę o odpowiedzi na piśmie.
Dziękuję bardzo.